Cześć, znowu my, Hurton TV. Dzisiaj wideo na mofony dachu, a wracają jak bumerang. Natomiast film będzie odpowiedzią na Wasze świeże pytania, bo ci, którzy zaktualizowali software do najnowszej wersji styczniowej, w niektórych z modeli, bo do niektórych na razie przynajmniej jest taka wersja software, zaczęli poszukiwać czegoś, co zniknęło, a właściwie zmieniło swoje miejsce, czyli dodawanie karty zbliżeniowej. Mało tego, jest fajna rzecz, którą zauważyłem. Dachua poprawiła jedną rzecz. Możemy w końcu zarządzać tym, do jakiego przejścia przypisana jest karta w sytuacji, kiedy mamy wielowejściową, wieloprzejściową instalację. I jest to też coś, czego Wam brakowało, szukaliście. I właściwie dodanie wcześniej karty do jednego z modułów, które pracowały wspólnie, powodowało to, że mogliśmy wejść do każdego przejścia, co nie powinno mieć miejsca. Pokażę Wam, gdzie dodać kartę, jak nimi zarządzać, a dodatkowo jeszcze jedną rzecz, która też przyda Wam się przy wideodomofonach. Zapraszam do oglądania. Także do rzeczy. Jak dodać kartę w nowym firmware'ze? Bez zbędnego gadania. Pokażę Wam. Włączymy podgląd z tyłu za mną na telewizorze. Jak zadziała. Ale widać, że chyba nam zadziała. Zadziałało. Dobra, zalogujemy się. Tak jak widzicie, tutaj mam dwie stacje bramowe, jeden monitor, na szybko skonstruowana, że tak powiem, instalacja. Główną stacją bramową jest 4202F, czyli stacja modułowa z szyfratorem i czytnikiem zbliżeniowym. Klientem tego serwera SIP jest to oto małe cudo. No i monitor jako jeden z lokali. Zalogujemy się do serwera SIP-owego, czyli do modułowej. Jak uda nam się powiększyć Explorera, ok. Jesteśmy. Gdzie wcześniej dodawaliśmy kartę zbliżeniową? Zarządzanie VTH, ołóweczek przy numerze lokalu. No tutaj taki lokal nie istnieje, tego usunę. Ołóweczek nie ma. I to właśnie zniknęło i o to pytacie, gdzie zniknęła ta opcja dodawania karty. Jest nowa pozycja, zarządzanie personelem. Bierzemy sobie dodaj, numer personelu. Ja rozumiem to tak, że po prostu dajemy identyfikator cyfrowy dla jakiegoś użytkownika, więc dam jeden. Numer pomieszczenia, czyli numer pomieszczenia, do którego powiedzmy ma się osoba z kartą dostawać. Może wpiszmy numer stacji bramowej, dzięki czemu później przy wielu kartach będzie łatwiej nam identyfikować, która karta jest do którego przejścia. Także damy sobie do 8001, bo tą modułówkę mamy 8001 jako serwer, 8002 tutaj ten mały klient. Nazwa użytkownika, to nie wiem, damy sobie AAA. OK, zapisz. I mamy do numeru pomieszczeń, numer personelu 1, nazwa użytkownika AAA, informacja o karcie, ciach. Wydanie karty, także tu już macie, wygląda to tak samo jak we wcześniejszych wersjach firmware. Dodamy sobie tą kartę, zczytało nazwa, tu nazwa karty, czy tam nazwa użytkownika, który posiada znowu kartę. Damy znowu AAA, zapisujemy, potwierdzamy wydanie karty, karta jest dodana. Zamkniemy sobie teraz to okienko. I teraz rzecz, która w poprzednich firmware'ach miała miejsce, kiedy mieliśmy instalacje wieloprzejściowe z czytnikami właśnie kart zbliżeniowych. Problemem było to, że takie dodanie, jak w tej chwili zrobiliśmy karty, powodowało, że na każdym z przejść ta jedna karta mogła służyć do otworzenia drzwi. Czyli niezależnie od tego, gdzie ktoś poszedł, do którego przejścia, gdzie urządzenia były zsynchronizowane, przykładowo tutaj, wcześniej dało się wejść. W tej chwili, jak widać, jest sygnał błędu. Natomiast możemy przejść do tej stacji i to jest bardzo fajne, że Dachua to poprawiła. I teraz w jaki sposób dodać kartę do kolejnego modułu, który jest w tej instalacji? Tutaj no stety, niestety należy się zalogować do tego kolejnej stacji bramowej, czyli logujemy się teraz do naszego 8002, to jest stacja, konfiguracja numeru pomieszczenia. Zarządzanie personelem, tak jak wcześniej. Tu jak widać ta stacja zaczytała sobie konfigurację z tej, czyli też tak jakby ma dodaną tą kartę, ale sprawdźmy sobie jedną rzecz. Modyfikuj. Tutaj możemy zmodyfikować nazwę usera, bo to jest ogólnie jako pomieszczenia, zarządzanie personelem, ale sama karta, nie możemy z nią nic zrobić, tak? Czyli zarządzanie tej karty, w ogóle kartami, takie dodawanie, blokowanie, tutaj mamy takie kudeczki, ale
na głównej stacji, nie na podrzędnych. Także zarządzamy na głównej stacji, a dodajemy karty na każdej stacji, do której ma być wydana. Czyli wydajemy sobie kartę do tej, sczytało, nazwa użytkownika, znowu sobie AA wpiszemy, potwierdzimy wydanie karty, ciach, mamy dwie karty, zamkniemy sobie to okienko, sprawdźmy jeszcze raz, czy są dwie, są dwie. I teraz ta karta jedna otwiera te drzwi i w dalszym ciągu otwiera te drzwi. Gdybyśmy chcieli usunąć dostęp tej karcie z drzwi dodatkowych, czyli 8002, możemy to zrobić na dwa sposoby właściwie. Czyli tutaj jesteśmy w głównej stacji bramowej, 1200, czyli serwer SIP. Wchodzimy sobie w modyfikację, ale nie tu, tylko modyfikację karty. I tutaj też nasz serwer też zaczytał, że dodaliśmy kartę do tego i z tego miejsca możemy, jak widać, wszystkie te pozycje są aktywne, także tu możemy zarządzać. To jest to, co Dahua nam przeniosła do zarządzania personelem, zarządzanie kartą pokazałem. Jedna rzecz, o którą też często pytacie i tu niestety smutna informacja dla Was. W dalszym ciągu niestety nie ma czegoś takiego, jak tutaj może sobie przejdziemy, zarządzanie hasłem. O, tu mamy Dominika dodanego, jakieś tam bzdury, pousuwamy sobie to. Czego nam brakuje? Dodaj AAA. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dodajemy szyfr, ale w dalszym ciągu nie ma tu nic na ten temat, który przekaźnik, szyfrator miałby otworzyć. Wiem, że czekacie na tą opcję. Niestety nie mam informacji, kiedy się pojawi. Mam nadzieję, że jak najprędzej. Także obserwujcie kanał, najlepiej go posubskrybujcie, polubcie. Taka informacja na pewno na nim się pojawi. Mam nadzieję, że nie będziecie się już zastanawiać, gdzie dodać kartę, tylko dzięki materiałowi będziecie wiedzieć, gdzie to zrobić. Mało tego, naprawdę fajna opcja, że Dahua zrobiła to zarządzanie kartą, że nie we wszystkich przejściach jest jedna karta aktywna. Jedna rzecz jeszcze dotycząca wideodomofonów, o którą często pytacie. Wszystkie nowe modele, no może nie wszystkie, ale większość nowych modeli, która posiada zasilanie POE, jest to zwykłe, normalne w końcu POE, 48V. Pytanie Wasze, jak zasilić elektrozaczep? Najlepiej byłoby pociągnąć osobną 12V linię do zasilenia elektrozaczepu, wysterować ją z przekaźnika stacji bramowej. Natomiast wiem, że nie zawsze jest to możliwe, nie zawsze mamy wystarczającą ilość przewodów, nie zawsze chcemy kombinować z jakimiś dodatkowymi zasilaczami ukrytymi w słupku czy tam przejściu. Jest na to rozwiązanie, niektórzy z Was pewnie znają. Takie pudełko, trochę tutaj rozwalone, ale myślę, że to nie przeszkadza w niczym. Jest to produkt firmy Atte, model ASDC12124HS. Ale myślę, że nikt nie będzie pamiętał tych symboli. Wrzucę Wam link w opisie do samego produktu. Takie oto małe cudo. Myślę, że zmieści się bez problemu gdzieś w puszce instalacyjnej z tyłu wideodomofonu. Jak widzicie, wejście na RJ-kę, wyjście RJ-kowe i tu bokiem mały jack zasileniowy. Co to robi? Wpuszczamy POE, wychodzimy z POE, a bokiem mamy 12V. Sprawa zasilania elektrozaczepu rozwiązana. Na co należy zwrócić uwagę? Na zapotrzebowanie prądowe naszego elektrozaczepu. Sprawdźcie sobie w karcie specyfikacji, ile możemy obciążyć, jakie ma zapotrzebowanie Wasz elektrozaczep i na tej podstawie go dobierzcie do instalacji. Bardzo fajne rozwiązanie, uprości Wam montaż, bo tylko jedną skrętką docieracie do miejsca montażu stacji bramowej, a z tego sobie wyjmiecie 12V, a dalej nasze POE 48V zasili nam stację bramową. Tyle na dzisiaj. Zapraszam do posubskrybowania kanału, polubienia, pozostawienia przede wszystkim komentarza, co chcielibyście zobaczyć w kolejnych odcinkach, jakie tematy Was interesują. Zapraszam do oglądania i widzimy się w kolejny czwartek. Do zobaczenia.